There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Ciao bella, attenzione, cantiere andò in ponta. Si. Ponta, pronta, śrąta. Ważne, żeby kawa i croissant z Nutellą był. Where do we go from? Where do we go from here? No one can save us from keeping clear. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. There is only one thing on my mind. Hey, 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 I just wanna see you on my new grave. Hey, 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 I just wanna see you on my new grave. Robi to wrażenie. Mamy naszą ostatnią bazę przez dwa dni i tyle. Ciao, ciao Mediolan. Witamy ze słonecznej gardy, mam nadzieję dzisiaj. Jest godzina 8.15. Jedziemy zrobić podjazd Punta Velena. Dobra, słuchajcie, tutaj mogę się trochę z wami podzielić, bo przedtem było to niemożliwe. Powiem szczerze, że jazda na rowerze aero na podjazd, który miejscami tutaj pokazało mi 24%, a według Strawy ma między 20 a 30 miejscami, no ale okej, 24. Także jazda rowerem aero jest czystą przyjemnością. Trzeba brać pewnymi garściami z tego. Średnio rzadko kiedy schodzi poniżej 17%. Często jest 20-21 i ogólnie od zakrętu do zakrętu. Tu już chyba mamy ten lżejszy odcinek. Wiem, że 3 km do końca jest średnie 7%. Także czekam na to z utęsknieniem. Już chyba niedaleko. Dobra. Powiem wam, porównuję go w tej skali mniej więcej na równi z Mortirolo. Także zjeżdżamy na croissanta i kawę. Jesteśmy w centrum zatłoczonej gardy. Nie jest nuda. Jest. No nuda jest. No, zero widoków. Aperol jakiś taki za zimny. Kławej do. Za dużo whisky w coli. Nie wiem. I idziemy pętlę Monte Baldo.
Wjechaliśmy z gardy za Dago do miejscowości Mori, skąd zaczyna się podjazd. Także widoki fajne, zobaczcie, specjalna droga dla rowerów. Także da się, ludzie jeżdżą, biegają. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Także tyle, reszta transmisji z drogi. Uprzedzam, że leci już Tour de France, więc i my stawiamy się w roli zawodników. Magda, ty kim jesteś z peletonu? Chavez. Nic nie odpowiedziała, ale mianuję ją dzisiaj Chavezem. A ja... nie wiem, bo takich grubasów to chyba nie ma w peletonie. Powiedziałbym, że może Sagan, bo nogi. Ale was trochę brakuje, ale dobra. Chavez i Sagan, niech będzie. No to ciachamy. Tell me how you're feeling, really wanna know. Cause every time you're with me, I'm terrified that you don't feel the same way as I do. But there's something about you, and I want it. I wish that I could get you off my mind. Jest taka kapliczka nieopodal i dzięki Bogu jest źródło, żeby uzupełnić bidon, aczkolwiek sklepy też są. Ale powiem wam, że posmarowałem się z rana i jechałem jak ślepiec. Ogólnie. To kolejny filmik z cyklu porady dietetyczne, a więc jeżeli chodzi o suplementację, preferujemy stałe posiłki. Zawsze gdy robimy powyżej 1700 przewyższenia i 25 km podjazdu, a mamy już za sobą 60 ogólnie, to zawsze staramy się gdzieś gotowy posiłek. Dlatego w Polsce taki nie jemy, bo takich podjazdów nie ma. Tyle. Tak, pojedliśmy. Miejmy nadzieję, że pasta się już trawi, żeby na dole było trochę energii. U góry tam jest ogólnie Monte Baldo. Natomiast tam po drugiej stronie byliśmy w tej knajpeczce, gdzie widzicie. Natomiast my już zaraz zrobimy zjazd. Na pytanie, jak jest nad gardą, dzień regeneracyjny idzie. Gelato. Gelato. Gelato amore mio. Amore mio. Czyli po prostu po polsku dwie gałki loda. Dwie gały loda w takich okolicznościach. Także w dalszym ciągu temperatura wygląda dobrze. Rejony fajne. Pozdrawiamy Polskę, pozdrawiamy kraj i ojczyznę. I w sumie chętnie byśmy się tu osiedlili. Typowo na dechę, nie? Typowo dechę. No jak prysnęła to... Robimy objaśnienie naszego miejsca biwakowego. Tam było wejście i za drugim razem kapnęliśmy się, że to jest faktycznie jakiś obóz dla kitesurferów. Po lewej stronie mamy kawiarenkę. Panie robią pyszną kawę i pyszną prosecco. Bardzo dobre.
I dobry, good price, good price. W dalszym ciągu mamy różnego rzeczy, różne, że tak powiem, kamperusiki, jakieś namiociki, takie różne. Ale to trzeba powiedzieć, że ludzie są w porządku i nie zdarzyło mi się tu, żeby ktoś tam komuś zwracał uwagę, zobaczcie jaki psiurek fajny. Naprawdę tak jest, jest luźno, nie? Nie ma jakiegoś spiny. Nie jest aż tak nawalone wbrew pozorom jak na innych kamperach. Czyli są to takie przerwy. O, jedzonko, pianka ubrana, będzie ogień. Także taki ten. Też dobry psiurek. No i takich, no co powiem, nie? No, prezentuje się tutaj nasz jeepek i praktycznie mamy namiocik najmniejszy, ale mamy postanowienie, że w następnym roku już kupujemy jakiś duży namiot, którym po prostu nie trzeba będzie się schylać. I taki mamy właśnie widoczek. Taki mamy widoczek, także akceptujemy go. Szefunciu, coś szefunciu dla świata i okolic? Dlatego w tym związku to Grzysiek więcej mówi, no co? Dlatego to ja właśnie jestem kierownikiem wycieczki, no. Pozdrawiamy Grocha, najlepszego kierownika. Dzień dobry, mamy dzisiaj niedzielę. Jesteśmy w rejonie Masone. Tutaj taka ściana. Mekka wspinaczy. Więc no, chcemy dzisiaj tutaj coś spróbujemy zrobić. Słyszeliśmy, że z racji tego, że jestem bardzo popularny, te ściany są bardzo śliskie. No, pewnie tak jak na Jurze. Ale chodzi o to, żeby coś po prostu dzisiaj podziałać. Parką w Mekce Spinaczy, rejon Mason, jeden z wielu rejonów, ale taki się mówi obligatoryjnie. Pijemy bardzo croissanta, pijemy kawkę Chamonix Mont Blanc firmy Illy i Magda się nie uśmiecha. Dopiero teraz Magda, wytłumacz nam, dlaczego się nie uśmiechasz. Nie zrobiłam drogi. Ogólnie tak wszyscy piszą, nie? Wycena 500 to jest mniej więcej 6 plus u nas. Myślę, zgana. Ale nie dziwne, no. Tutaj poziom ogólnie wspinaczkowy jest dużo, dużo wyższy niż u nas, więc. Ale jest fajnie. Tu właśnie tą dziewiąteczkę robiliśmy. I mamy niedzielę. I na dobitkę po wspinaczce. Podjazd Monte Velo. Chyba tam. Chyba. Jakieś 12 km, średnia podjazdu 8%. Byliśmy na rejonie spinaczkowym Masone, fajnie było i ciupniemy teraz jeszcze trochę fizyki. Magda poszła już ogarniać obozowisko i widzimy Monte Velo. Na razie, słuchajcie, nie ma tragedii, jedzie się fajnie, dobry asfalt w miarę, zobaczcie, nachylenie 7,2, 6, się trochę wypłaszczyło,
Ale panorama, trzeba powiedzieć, bardzo fajna. Czyli 6 minut. Zobaczcie, jaki widoczek. Montevelo. I tam mamy gardę. Tam mamy Arco. Cały rejon spinaczkowy. Praktycznie. No i kurde, fajny ten podjazd. Zrobiliśmy go. Teraz już zjeżdżamy. Fajnie, żeby wyznaczyć jakiś plug FTP, bo jest w miarę równo. U góry jest co zjeść. Aczkolwiek jest tam odbicie jakby na... Czyli jest punkt po prostu Montevelo, nie jechałem jakby na samą przełęcz, ale jest gdzie tam coś zjeść. Także wygląda to fajnie, ale no te widoki są po prostu bajerka. Mamy poniedziałek, dzisiaj który? Nie wiemy który, czyli to dobra oznaka wakacji. Opuszczamy gardę. Dzisiaj taki dzień właśnie jest pół na pół i też zadecydowaliśmy, że wracamy do Polski, żeby się jeszcze rozgościć jeden dzień i ogarnąć, wrócić do rzeczywistości, żeby wiedzieć, jaka data jest. Także tak wygląda jeszcze wrześniowa garda. No jeszcze trochę tej Italii będziemy mieli. Verona, Wenecja. Słuchajcie, jesteśmy ostatni raz na, no może nie ostatni raz na stacji. I za to właśnie też kochamy Włochy. Bo właśnie jest tu dużo łakoci. Takie ponczusie, takie sałateczki. To moja. Grzysiu zasłużył na taką sałatkę. Kanapkę. Są moje ulubione czekolady, które na pewno się zaopatrzę. Także jest G. Jest G. Teraz nagramy, jak się je włoską kanapkę.